Jest ze mną Michał z zespołu Amber. Gratuluję przede wszystkim wysokiej wygranej nad Rafisem, jednym z największych rywali. Prosiłabym Cię o taką krótką ocenę tego meczu. No więc na pewno byliśmy skoncentrowani od początku w 100%, więc no skupiliśmy się na defensywie przede wszystkim. Nie pozwalaliśmy Rafisowi stworzyć sytuacji. Wiedzieliśmy, że są doświadczonym zespołem mistrzem ostatniego sezonu, więc mają te swoje schematy. Zagrywali na pivota, zgrywanie piłki, więc cały czas przekazywaliśmy sobie krycie. Na tym się głównie skupiliśmy. Udało nam się wyprowadzić kilka kont, no i w zasadzie ustawiliśmy sobie to spotkanie od początku. Mieliśmy przewagę kilku bramek, więc grało nam się na pewno łatwiej. No ale trzeba pochwalić naszą grę defensywną przede wszystkim. Bramkarz też pomógł, więc no wszystko się skupiło na tym, że wygraliśmy. Wasza gra była bardzo ambitna i odważna. Czy taki plan był od samego początku na spotkanie, jakby nie patrzeć, no z jednym z najsilniejszych rywali w lidze? Znaczy, no, przed nikim się nie położymy. Chcieliśmy wygrać jak w każdym spotkaniu. Też ostatnie dwa zwycięstwa nas jakby napędziły do tego, że uwierzyliśmy w siebie. Każdy nakręca następną osobę. Wierzymy w ten zespół. No i wszystko się układa jak najlepiej. No, uważam, że kolejne spotkania będą jeszcze lepsze i będziemy coraz lepiej wyglądać w tej lidze. Jeśli chodzi o kolejne spotkania, to przed Wami dość trudny terminarz. Następny mecz z Rzymłą, natomiast później stomatologia, asy i elita but. Jak będą Wasze przygotowania wyglądały? Znaczy, no, graliśmy dzisiaj z mistrzem, więc no, trudniejszego przeciwnika już nie będzie. Więc no, do każdego meczu będziemy podchodzić tak samo, walczyć o 3 punkty. Tylko kwestia jest tego, czy będziemy skoncentrowani i czy zagramy tak w defensywie jak dzisiaj. Wtedy uważam, że mamy szansę powalczyć z każdym rywalem. Z pewnego źródła wiem, że zostałeś MVP dzisiejszego meczu. Dwa słowa od najlepszego piłkarza. Znaczy, wygrał cały zespół, ale cieszę takie wyróżnienie. Ale mogę każdego wymienić z mojego zespołu. Dzisiaj naprawdę daliśmy wszyscy z siebie maksa i oddaliśmy całe serce na tym boisku, więc MVP dla drużyny, nie dla mnie. Dziękuję bardzo i powodzenia. Dziękuję.